O przydatności psychologii w biznesie nie trzeba dyskutować. Jest ona niezbędna podczas podejmowania trudnych decyzji, negocjacji czy rozwiązywania konfliktów. Sprawdźmy, co na ten temat mają do powiedzenia dzisiejsi bohaterowie programu. Teraz się sporo mówi właśnie o psychologii w biznesie. Czy myślisz, że psychologia odgrywa jakąś znaczącą rolę? Pewnie gdzieś na początku jest zestaw cech charakteru. Które predysponują daną osobę do tego, żeby czy to odniósł sukces w biznesie, czy po prostu dobrze się czuł w prowadzeniu firmy. Mi taka forma pracy bardzo odpowiada, czyli branie odpowiedzialności za swoje decyzje, trochę ryzykowanie, podejmowanie decyzji, które się wiążą nie tylko z moim losem, ale również pracowników. Chciałam Ciebie poprosić, żebyś opowiedział mi o początkach działalności swojej firmy. Pomysł na firmę powstał w trakcie studiów. Geografia, biologia, ekologia to dziedziny życia, które zawsze nas interesowały. Stąd w konsekwencji tego profil firmy. Chłopaki, Wy idziecie na punkt A, ja idę na transekt trzeci, a spotkamy się w Lipówce za 1,5 godziny. Okej. Dobrze. Firma związana jest z konsultingiem środowiskowym. Prowadzimy działalność doradczą, ściśle nakierowaną na problemy ochrony środowiska. Przychodzi klient, który chce zrealizować przedsięwzięcie budowlane, inżynieryjne i aby zrealizować każdą budowę, uzyskać pozwolenie na budowę, należy uzyskać decyzję środowiskową. Ta decyzja jest uwieńczeniem jak gdyby procesu, którym jest ocena oddziaływania na środowisko. I my jesteśmy tymi ludźmi, którzy mają jako specjaliści określić, jak budowa tego odcinka drogi będzie oddziaływała na najbliższe rezerwaty, na świat zwierząt, roślin. Spędzamy wiele czasu na wyborze optymalnego rozwiązania. To bywa trudne. Czasami możemy tutaj zrazić do siebie inwestorów. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że odpowiadamy również za przyszłe pokolenia. Powiedz mi, a jaka była rola inkubatora? Na czym polegała pomoc z ich strony w rozwoju Twojej firmy? Bardzo dobrze wspominam tą początkową pomoc inkubatora. Szereg szkoleń, które inkubator prowadził dla młodych przedsiębiorców, dla rozpoczynających przygodę z biznesem, pozwolił mi uporządkować sobie pewne zagadnienia, o których nie miałem wcześniej żadnego pojęcia. Kolejna pomoc to promocja. Inkubator pomagał pokazywać firmy na zewnątrz. To była bardzo duża pomoc. Chciałam Ciebie poprosić o rady dla początkujących przedsiębiorców. Nie zrażać się tymi trudnościami, które są na początku. Przypuszczam, że kilka siwych włosów na mojej głowie to jest właśnie efekt prowadzenia firmy. Czasami miałem nieprzespane noce związane z różnymi obowiązkami, terminami, które nas goniły. Natomiast to jest pewne frycowe, które pewnie każdy na początku musi zapłacić, żeby później móc wspominać to jako pewne zahartowanie. I wierzyć w to, że kiedyś przyjdzie sukces, ten spokój, kiedy już nie będzie trzeba przejmować się każdym następnym dniem.
Posłuchajmy, co o znaczeniu psychologii w biznesie mają do powiedzenia specjaliści. Psychologia w biznesie to z jednej strony nauka i pojęcie naukowe, z drugiej strony jest to rzecz bardzo praktyczna do wykorzystania przez przedsiębiorców. Cała idea psychologii w biznesie powstała, kiedy Peter Drucker stwierdził, że zarządzanie to nie tylko zarządzanie technologią, przemysłem, ale także zarządzanie ludźmi, czyli zastosowanie tak naprawdę narzędzi psychologicznych, tych, które zawsze były stosowane do ludzi, którzy się zajmują biznesem. Tak? I teraz, gdzie może psychologia mieć zastosowanie? Po pierwsze w psychologii motywacji, czyli jak motywować swoich pracowników, jak motywować siebie jako przedsiębiorcę. Po drugie w negocjacjach, czyli w procesie bardzo ludzkim, bardzo międzyosobowym, tak? Interpersonalnym. Dalej w coachingu, w treningach, czyli w zarządzaniu ogólnie personelem i w rozwijaniu personelu, w sprawianiu, aby ludzie byli zadowoleni. Dzisiaj ludzie coraz więcej chcą, coraz mają więcej roszczeń, w związku z tym trzeba rzeczywiście ich ładnie dogładzić, wynagrodzić, aby oni chcieli dla nas pracować. Jakby pracowanie tylko w systemie kar już w tej chwili się nie sprawdza. Stąd tak istotne jest to, aby znać psychologię biznesu, aby przedsiębiorca wiedział, gdzie ją stosować i w jaki sposób nią zarządzać. Gdzie można szukać takich szkoleń? Przede wszystkim źródłem obecnie niezbędnym jest internet, natomiast należy pamiętać, że strony internetowe firm często wyglądają ładnie, natomiast sami trenerzy niekoniecznie prowadzą dobre, skuteczne, praktyczne szkolenia. Dlatego tu warto zawsze się odwołać do jakichś rekomendacji. Można również zajrzeć na listę firm szkoleniowych w Polskiej Izbie Szkoleniowej, która prowadzi taką listę. Jaki był Pana początek z rodzinnymi interesami? Jak to z Pana strony wyglądało? Cała taka tajemnica tego mojego życia, czy moich początków polegała na tym... że ojciec w taki bardzo mądry sposób tak zastawił na mnie sieci i wciągnął mnie do tej firmy. Cały czas u nas w domu mówiło się firma, że to jest wielka wartość, że tradycja, że przed wojną, że najlepszy sklep w mieście i tak dalej. I tak podświadomie zacząłem gdzieś tym żyć. Druga rzecz, ojciec dosyć krótko mnie trzymał i no nie dostałem za wiele pieniędzy, a człowiek zaczął dorastać, pierwsze dziewczyny, pierwsze piwo i tak dalej. No i powiedział wyraźnie, tam jest warsztat, tam możesz zarabiać pieniądze. Będąc jeszcze chyba w 9 klasie, bo za naszych czasów tak się mówiło, czyli w drugiej licealnej, zostałem zarejestrowany jako uczeń złotniczy. Rzeczywiście zacząłem na parę godzin dziennie czy parę godzin w tygodniu do warsztatu chodzić i uczyć się złotnictwa. Jak rozpocząłem tą naukę i uczyłem się już robić pierścionki, broszki i tak dalej, srebrne, to bardzo szybko zorientowałem się, że niewiele zarobię. Z racji braku doświadczenia, z braku umiejętności produkowałem, już nie powiem, że 3 razy gorzej, ale jeszcze 3 razy wolniej. Zacząłem myśleć, jak tu by zacząć w tym warsztacie robić coś, co będzie prostsze i co będę umiał szybciej robić. Zacząłem właśnie wymyślać swoje wzory i zająłem się metaloplastyką. No i stąd te pieniądze, które dostawałem, zaczęły być coraz większe. W roku 1988 miałem już około $1 000 000 eksportu, czyli $500 000 na koncie. To pozwoliło mi bardzo zmodernizować warsztat, kupić bardzo nowoczesne jak na tamte czasy maszyny. Chyba byłem jedyną firmą w Polsce, która miała całe linie próżniowego odlewania. Także technologicznie wtedy dokonaliśmy bardzo dużego skoku w stosunku do działającej w Polsce innych warsztatów rzemieślniczych. Racjonalnie prowadząc tą politykę, dzieląc ile na konsumpcję, a ile na inwestycje, a raczej odwrotnie właśnie ile na inwestycje, a ile można
wycofać z firmy na konsumpcję, no, osiągają ten sukces. Czy znajomość psychologii, zachowań ludzkich jest przydatna w biznesie? Ja sądzę, że ogromnie. We wszelkiej działalności usługowej, wszelkiej działalności, gdzie jest się skazanym na wielu, wielu klientów, którzy albo te pieniądze nam przyniosą za wykonaną usługę czy za jakiś produkt, no to to jest niesłychanie, niesłychanie istotne. Bo to się rozpoczyna, wie pani, od rozmów z dostawcą, jeżeli się gdzieś chce podpisać jakiś kontrakt, ten kontrakt trzeba wynegocjować. Trzeba umieć przede wszystkim też zrozumieć drugą stronę, prowadzić rozmowę po partnersku i szukać tego porozumienia, żebyśmy oboje na tym zarobili. Jak się kogoś lubi, to się na więcej człowiek zgadza i to jest chyba proste i oczywiste. Chciałam zapytać, poprosić o jakieś rady dla początkujących przedsiębiorców. Robić coś trzeba z pasją, robić trzeba coś z pełnym przekonaniem. Na Zachodzie jest to powiedzenie keep smiling, a Polak chodzi obrażony ze smutną miną i cierpi, że pracuje. I jeżeli to będziemy umieli w sobie przełamać i będziemy nawet w najcięższych chwilach zachowywali ten uśmiech, uśmiech i szacunek wobec klienta, wobec tego, kto stoi po tej drugiej stronie, kto jest odbiorcą naszego biznesu, to będziemy bliżsi tego odniesienia sukcesu. Początkiem sukcesu każdej firmy jest w dużym stopniu przezwyciężanie własnych słabości. Yeah.